Zadanie 19. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa równa się 4 piąte wtedy. No to liczymy kosinusa. Z czego? Z jedynki trygonometrycznej. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Więc za sinusa dam moje 4 piąte i podnoszę do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 4 piąte do kwadratu to jest 16 dwudziestych piątych plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 16 dwudziestych piątych, a to się równa 1, to jest 25 przez 25. Czekajcie, minus 16 dwudziestych piątych, to się równa 9 dwudziestych piątych, tak? Pierwiastkujemy obustronnie, bo chcemy wyliczyć samego kosinusa, czyli kosinus alfa równa się 3 czwarte lub kosinus alfa równa się minus 3 czwarte. I teraz tak, to odpada. Dlaczego? Bo kąt jest alfa ostry. I jakie 3 czwarte? Weźcie, pacnijcie mnie w łeb. Piąte się zatrzymałam na tym. Przecież pierwiastek z 25 to 5. Widzicie, już za dużo tych zadań na raz liczę. I mi mój mózg wysiada. Czyli to jest 3 piąte, czyli odpowiedź D. Tak? No. Więc sorry, że się tak zawiesiłam, ale mam sama z siebie polew, że się zawiesiłam na tej 16 tu. Dobra, nieważne. Jest wynik, 3 piąte ma być takim wynikiem i to jest ważne. Dobra, trzymcie się.